W sumie to sama mam z tym problem. Do nagrania tego filmu zainspirował mnie ojciec Szóstak, którego oglądam i serdecznie polecam. To nie jest tak, że ja sobie jakoś tam poradziłam i teraz chcę się mądrzyć albo, nie wiem, dawać jakieś niezastąpione porady. Pomyślałam sobie, że jeśli filmik ojca Szóstaka w pewnym stopniu poszerzył moje horyzonty i zmienił moje myślenie, to może być tak także z wami i może skorzystacie. Warto dzielić się wartościowymi rzeczami, także zostańcie ze mną. Więc mamy pytanie, jak poradzić sobie z samotnością? Według mnie najważniejsza jest tutaj zmiana myślenia. Tak jak zaznaczyłam wcześniej, ja sama mam z tym problem, myślę, z takim poczuciem, także mówię to wszystko, kieruję także do siebie. Nie, że ja sobie z tym poradziłam już i właśnie mądrzę się czy coś tam, tylko właśnie tak chciałam trochę porozmyślać. No więc według mnie rozwiązaniem jest, trzeba przestać po prostu myśleć tylko o sobie, rozejrzeć się dookoła, dostrzec potrzeby bliskich, czasem najbliższych. Spójrzcie, jak dużo osób znajduje się w różnych takich trudnych sytuacjach, jak wiele osób potrzebuje po prostu drugiego człowieka. Otwórzmy oczy i wyjdźmy po prostu do tych ludzi. Warto zauważyć, że czasem wystarczy zrobić tak niewiele, a kogoś możemy uczynić szczęśliwym. To jest takie urocze. Tak wiele osób po prostu potrzebuje z kimś porozmawiać, coś z siebie wyrzucić, czymś się podzielić. Myślę, że przestając myśleć o sobie, otwierając się właśnie na innych ludzi, tym samym zamykamy usta samotności, która ciągle po prostu stara się wkraść w nasze życie i zostawić po sobie ślad. Zauważcie, że jak dużo osób, ludzie, którzy z pozoru wydają się być otoczeni ludźmi po prostu, wydają się towarzyscy i tak dalej, jak oni czują się samotni, mają takie poczucie, to poczucie prześladuje po prostu mnie również. Jak wychodzimy do ludzi, to właśnie wypełniamy taką lukę w naszym sercu, która domaga się bliskości, czułości, miłości przede wszystkim, poczucia, że jest się potrzebnym. Wiadomo, każdy z nas tego potrzebuje. Powiem wam, że jakiś czas temu moja rodzina, bardziej to moi rodzice, ale generalnie my, nawiązaliśmy taką relację z pewnymi starszymi ludźmi. Nie mają lekko, są sami, a w dodatku pani jest bardzo chora. Pani praktycznie nie widzi. Odwiedzamy ich teraz często i mama praktycznie codziennie rozmawia z nimi telefonicznie. Zastanowiło mnie to, jak bardzo oni tego potrzebują. Oni po prostu... to jest dla nich tak ważne, żeby mieć z kim porozmawiać, podzielić się tym, co przeżywają, generalnie codziennością. Zobaczcie, taka rozmowa przez telefon. Przecież nic nie... nic od nas, że tak powiem, nie wymaga żadnego poświęcenia, żadnego wysiłku, tak? Poświęcamy parę minut, a ile to daje ludziom, nie? Niewiele trzeba, żeby czyjś dzień uczynić pięknym. A my od razu czujemy, że jesteśmy tak kogoś potrzebni, że robimy coś dobrego, od razu jest cieplej na sercu. I właśnie powiem wam, że jednym z moich postanowień na nowy rok jest właśnie takie otworzenie się na ludzi, żeby zacząć dostrzegać ich potrzeby, bo to zdecydowanie sprawia mi kłopot i raczej zajmuję się sobą i tak, tak strasznie dużo myśli się o sobie. Zdecydowanie za dużo, niestety. Więc jeśli nie chcecie czuć się samotni, to po prostu rozejrzyjcie się dookoła siebie. W najbliższym otoczeniu też znajdziecie kogoś, dla kogoś po prostu możecie być bardzo potrzebni i zrobić wiele dobrego. I właśnie wtedy nie będziecie już czuć takiej pustki, przynajmniej ona się zmniejszy, myślę. Sama zacznę właśnie teraz to próbować. Zawsze można znaleźć kogoś, kto w pewien sposób tę lukę w sercu nam wypełni. Na pewno to nie będzie łatwe. Będzie wymagało, taka zmiana myślenia na pewno wymaga wysiłku i poświęcenia, ale myślę, że warto generalnie. Warto nawet spróbować po prostu, tak? Może wyjdzie. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, czy to w ogóle takie poczucie samotności, czy to zniknie. Albo chociaż trochę się zmniejszy, to już by było coś. Wchodzę w to właśnie przy okazji nowego roku, także mam nadzieję, że wy ze mną w to wejdziecie i że właśnie pójdziemy do przodu. No i miałam zwrócić uwagę na to, tak zaznaczyć,
zobaczcie, jak dużą radość może sprawić dawanie komuś. Nie branie właśnie, tylko dawanie. Ostatnio na to wpadłam. Znaczy mi się tak nasunęło i to też chcę pójść w tym kierunku. Myślę, że nawet nie można porównać tych dwóch uczuć, jak coś się bierze, a jak coś się komuś daje, tak od serca. No to zwracam się nie tylko do samotników, lecz także właśnie do wszystkich, żeby po prostu rozejrzeć się dookoła i zacząć żyć po prostu naprawdę. Kto ze mną wchodzi w to od nowego roku, niech zostawi łapkę w górę. Subskrypcja także mile widziana.